A, to przy Sobótce. Rynek Sobótka, ten. Minus 6 stopni. Kościół Świętego Jakuba. Widzimy chyba. To jest hotel Miś. Wyjdę tam do środka. Kiedyś było wejście. Wszędzie jest szkła dużo. Się, że odkleję. Ale na górę nie będę wchodził. Na górze zmienię. Toalety. To była popiernia. Tędy się dostaniemy na górę. Do piwnicy. Warki jest potłuczone, widzimy. Chyba jest kuchnia. Pozostałość kuchni. Aparat nie obsługuje dość dobrze w ciemku. Ja nie znam tego budynku. Wejście do piwnicy. Mamy kuchnię. Też jakąś kurwa, kuchnię, albo jakąś też... A, brudna naczynia, tu była zmywalnia. Tu była sala bankietowa taka. Dancingowa, bankietowa. No dalej to są już po prostu na górnych piętrach są pomieszczenia mieszkalne, takie hotelowe. Jeszcze tylko zobaczę, jak tutaj jest widok stąd. No tu tak, czy tak, to tak ludzie łażą, to...
klatkę schodową, ponieważ nie swoje się tu. Wszystko rozwalone. Oj, sam siebie wystraszyłem się. A tak zaskoczyło mnie to lustro. To są pomieszczenia. Prawdopodobnie dalsze klatki, dalsze piętra będą tak samo wyglądać. Tak jak wspomniałem, o Jezus. Tu mogą być prowadzone jakieś prace remontowe, także nie powinno się tu, oczywiście się to nie powinno łazić. Nakręcę taki film, żeby zobaczyć, jak tu jest. Wszystko rozwalone. Totalna rozwałka. Śmietnik totalny. Jakaś większa sala, większy pokój. Dalej już nie idę, dalej co jakiś też tam ten, ale dalej się nie idzie, już wracam. Wszędzie tu meble. No. Wszędzie są tutaj meble, wszędzie tam. Jeszcze pokażę tutaj taką ciekawostkę, bo to może kogoś zainteresować. Jak to na przykład wygląda. Oj. Dobrze, akurat przyjechał. Mówię, to jest taka ciekawa, no akurat ruina. W Sobótce były dwie ruiny. Oprócz tej ruiny było kino, w tej chwili jest tam akurat pobudowany. Prawdopodobnie to też będzie niedługo rozebrane albo, no, albo wyremontowane, także. Tak jak wspomniałem, pokazuję tutaj. Dalej jest chyba niebezpiecznie iść nawet. Wszędzie się walają. O. Widzę, że tutaj ktoś już zaczął demontować przewody, kurde, no. Nie za fajnie. Tylko pokażę, że no, tutaj są okna nowe, wszystko nowe. Remont jeszcze trwał co najmniej 2 lata temu, był to remontowany projekt. Nie wiem, dlaczego się tak zrobił. Teraz, znaczy spróbuję za jakiś czas. Jeszcze tutaj wiązę lepszą kamerę i zobaczymy, może się uda zrobić lepszy film. Tu widać jest z tego pomieszczenia kościół świętego Jakuba. Jakieś ludzie sobie tam spacerują. Dobra, sobie swoją drogą wyjść stąd. Tak jeszcze wspomniałem, to zaraz będzie taki klatek schodowych stóp kilka. Tylko pokażę jeszcze tę klatkę. O. Jeszcze jedną klatkę wejdę. Już teraz wiem o tym lustrze, to się nie wystraszę. Widać Sobótkę elegancką. Hotel jest w centrum. To bardzo blisko jest do rynku, do przystanku. Znaczy był, a nie jest. To stare dzieje. Tu kiedyś było budynek na pisze, z którego jest, bo zapomniałem tam w opisach napiszę, z którego budynek pochodzi. To co wiem. Kiedyś należał do gminy. W tej chwili pojęcia nie mam, do kogo tam należy. Ale chyba też do nich. Tak jak wspomniałem, budynek będzie prawdopodobnie remontowany, bo to tak z tego co ja wiem.
O. Tutaj widać nawet płyty nieobrobione, kartonowe. Czy jakieś prace prowadzone, prowadzili. Takie balkoniki typu, że można było otworzyć tutaj z tego piętra. Lepiej będzie by to widzieć. Tam widzimy przez tą brudną szybę. A tu. Widzimy to taką część sobótki z strony Przyzdrowic na Sławic. O, tu widzimy budynki gospodarcze. Dawniej tu na tym terenie były trzy domy, kamienice, trzy kamienice. No, szczerze mówiąc to już... O. Dalej chyba nie ma sensu, a jeszcze można jedną klatkę zwiedzić. Tak jak wspomniałem, film ma pokazywać po prostu jak to wygląda. Tak szybko, sprawnie i konkretnie. Oczywiście komin, tylko już nie istniejący. Szczerze, to nie wróżę, żeby ten budynek za małe pieniądze udało się kogokolwiek przywrócić. No ale takich budynków w Polsce mamy bardzo dużo, różnego typu. Tu mamy dach. Mamy klatkę. I tu mamy ładny widok Ślarzy. No, kto wie, może tego nie będzie widać przez tą brudną szybę. Ale ładny widok taki. A w kościół świętego Jakuba. Jeszcze jedna klatka mi została. A jak już jestem, to mogę zwiedzić wszystko. Ja tu kiedyś byłem, jak jeszcze ten hotel funkcjonował. Oczywiście w lepszym stanie, wiadomo. Ale naprawdę tak można się wystraszyć. Mam nadzieję, że film się komukolwiek to, że to będzie jakiś dokument. I bo ten film ma na zamiar dokumentacji po prostu stanu, bo wiadomo, zremontują, nie będzie można już stan się zmienić, prawda? Tam widać drogę nowe osiedle. Ja tu może przy ten. To jest nowe osiedle w Sobótce. Oni to budują takie domki, znaczy bloki. A to jest też z 80-tych lat taki. Takie bloczki z śmobudową. Też wspomniałem, cały czas jestem. Tu mamy wejście na dach. Oczywiście nie będę wchodził. O. Jeszcze istnieje browar. Ja tam mam taki film o browarze. Tak jak już wspomniałem, tam w opisach mam nadzieję umieścić i dokładną datę budowy tego budynku, ale to są lata 60, jak dobrze pamiętam. Tam ktoś jest, kurde, i zaraz nie pogoni. Ale mówię szczerze, że przecież to chodzi mi tylko o to, żeby to nakręcić taki dokumencik o tym, mały. Wszędzie tu szkło się wali. Tak jak wspomniałem, jeszcze jest browar. Też jest tam nakręcony film. Obiekt jest bardzo duży. Mamy już taką tą Ślężę teraz zamkloną, ale ona tutaj byłaby bardzo ładnie widoczna.
Tu mamy dół tego, o, tu mamy kościół świętego Jakuba. Bardzo dobrze widoczny kościół świętego Jakuba. Żeby sobie obejrzeć. Tam wcześniej wspominałem, że to różnie, no wcześniej był to gminny budynek, tak jak wcześniej wspomniałem. Dzisiejszy stan nie mam pojęcia, jak to naprawdę. No później wiadomo, stracił trochę na znaczeniu. Różnie go tam, różnie z tym budynkiem było i jest jak jest. Wiem, że istnieją plany rozbudowy tego budynku. Były jakieś halotary, z tego co pamiętam. A tutaj już byliśmy, znaczy byłem. Pokazywałem. Wszędzie peszla bardzo dużo. Ale się tutaj za sekundkę. To taki duży budynek, duży pokój z złą wejściami. Tam też jest wejście z drugiej strony. Lampy. Łazienka. Druga łazienka. To jest druga na plac. Też łazienka. Dobra, no tyle by było. Co się tu... Ewakuacyjna. Myślę, że budynek jest trochę jakby tam zamieszkany.
Jakieś takie. Widać.